Podziel wielomian w od x przez dwumian u od x stosując schemat Hornera. Sprawdź rozwiązanie. W schemacie Hornera tworzymy tabelę. W pierwszym wierszu tabeli umieszczamy współczynniki wielomianu, który będziemy dzielić przez nasz dwumian. Zaczynamy od najwyższej potęgi. Współczynnik a4, czyli współczynnik stojący przy x do potęgi czwartej u nas wynosi minus 2. Wpisujemy go. W drugiej, w drugiej kolumnie, następnie powinien być x do potęgi trzeciej. Ponieważ w naszym wzorze nie mamy x do potęgi trzeciej, oznacza to, że współczynnik A3, czyli ten, który stał przy potędze trzeciej, wynosi 0. Więc tu wpisujemy do drugiej kolumny 0. Następnie mamy x do potęgi drugiej, i współczynnik A2 wynosi 4. Dalej w kolejności mamy x do potęgi pierwszej, czyli współczynnik a1 wynosi minus 1. I na końcu mamy a0, czyli wyraz wolny. W pierwszej kolumnie wpisujemy liczbę, która znajduje się za znakiem minus w wyrażeniu w tym naszym drugim wielomianie, w tym naszym dwumianie. Czyli tak naprawdę wpisujemy pierwiastek tego wielomianu. Możemy rozpisać ten wielomian u od x następująco: że jest to x minus minus 2. Minus razy minus daje plus. Czyli zawsze w to miejsce wpisujemy liczbę, która stoi za znakiem minus. Czyli wpiszmy tutaj minus 2 i oddzielmy współczynniki od tej liczby minus 2. Pierwszy współczynnik spisujemy, czyli umieszczamy go na dole, czyli mamy minus 2. Teraz następuje mnożenie, czyli tą liczbę, którą spisaliśmy na dole. Będziemy mnożyć przez, ten, przez pierwiastek tego dwumianu. Czyli mamy minus 2 razy minus 2. Daje nam 4 i czwórkę wpisujemy pod drugim współczynnikiem. Teraz następuje dodawanie. Czyli 0 plus 4 daje nam 4. Po raz kolejny mnożymy. Czyli tą liczbę, którą spisaliśmy na dole, razy nasz pierwiastek, czyli mamy minus 2 razy 4 to jest minus 8, spisujemy to pod kolejnym współczynnikiem. Następuje dodawanie, czyli 4 minus 8 to jest minus 4, i znowu następuje mnożenie. Czyli tą liczbę mnożymy przez nasz pierwiastek. Czyli u nas minus 4 razy minus 2 to jest 8, i spisujemy 8 pod kolejnym e, współczynnikiem. Minus 1 plus 8 to jest, e, minus, to jest 7. I znowu mnożymy, czyli tą liczbę 7 mnożymy przez minus 2, to nam daje minus 14. I ostatni raz dodajemy, czyli mamy 6 dodać minus 14, czyli minus 14, to nam daje minus 8. Współczynniki, które dostaliśmy na dole, są o stopień niżej od współczynników, które były w, pierwszej, w pierwszym wierszu. Czyli ten współczynnik stał przy x do potęgi czwartej, ten był przy x do potęgi trzeciej, to było przy x do potęgi drugiej, to był x do potęgi pierwszej i to był x do potęgi zerowej. Czyli teraz współczynniki te będą stały przy x o stopień niżej. Czyli ten będzie przy x do potęgi trzeciej, ten będzie przy x do drugiej, ten przy x do pierwszej, ten przy x do zerowej, a na końcu mamy resztę z dzielenia. Co to oznacza? Że dzieląc wielomian w od x przez dwumian u od x otrzymaliśmy następujący wielomian. To jest minus 2 razy x do trzeciej, plus 4 razy x do drugiej, minus 4x do pierwszej, czyli możemy zapisać x, i 7x do zerowej, x do zerowej oczywiście to jest 1, więc wystarczy zapisać, że to jest 7. I reszta z dzielenia wynosi minus 8. Aby sprawdzić, czy ten, wielomian, czy ten wielomian W od x został poprawnie podzielony przez dwumian x plus 2, możemy wskazać wzór na ten wielomian W od x. Czyli wystarczy wielomian, który otrzymaliśmy w wyniku dzielenia, pomnożyć przez dwumian W od x i dodać resztę z dzielenia. Czyli dostaniemy. Minus 2x do potęgi trzeciej, plus 4x do drugiej, minus 4x plus 7. Mnożymy przez dwumian u od x, czyli x plus 2, i dodajemy resztę z dzielenia, czyli będzie minus 8. Czyli mnożymy pierwszy element razy pierwszy, mamy minus 2x do potęgi czwartej. Pierwszy element razy drugi, Mamy minus 4x do potęgi trzeciej. Drugi element razy pierwszy to będzie plus 4x do trzeciej, i drugi element razy drugi to będzie plus 8x do drugiej. Trzeci element razy pierwszy to jest minus 4x do kwadratu, i trzeci element razy drugi to będzie minus 4x, no i ostatni element razy pierwszy to będzie plus 7x. I 7 razy 2 to będzie plus 14. Na końcu spisujemy naszą resztę z dzielenia. I teraz wyredukujmy wyrazy podobne. Od najwyższej potęgi mamy minus 2x do potęgi czwartej. Teraz potęgi trzecie nam się wyredukowały. Tu mamy razem plus 4x do kwadratu. Następnie mamy 3x. I na końcu mamy plus 6. Sprawdzamy, czy wzór naszego wielomianu jest taki sam jak wyjściowy wielomian. Zgadza się, czyli poprawnie wykonaliśmy dzielenie.